Dwunastolatkowie SMS-u Radzionków rozgrywki pierwszej wojewódzkiej ligi młodzików rozpoczęli od zwycięstwa z rówieśnikami z Żywca. W drugiej serii spotkań sześciu najlepszych drużyn w regionie w tej kategorii wiekowej podopieczni trenera Marcina Panońko podejmowali Row Rybnik, który, podobnie jak gospodarze, sezon zaczął od wygranej. Zawsze stawiamy sobie cele jak najwyższe. Tym głównym jest to, aby każdy z nich robił postęp, aby każdy z nich się rozwijał. Środowisko do tego mają najwyższe, jakie mogą mieć. Także pracujemy z głową w górze i rozwijamy się, oby jak najlepiej, oby jak najwyżej. Pierwsze fragmenty meczu wyglądały na dość wyrównane, ale kiedy Radzionkowianom w 8 minucie po raz pierwszy udało się realnie zagrozić bramce przeciwnika, od razu wyszli na prowadzenie. Kamil Małota przejął piłkę w środku pola, później popisał się indywidualną akcją zakończoną celnym, mocnym strzałem, którym otworzył rezultat gry. Cidry złapały wiatr w żagle, 10 minuta. Kamil Małota naciska obronę przeciwnika, zmuszając ją do błędu. Piłka ląduje pod nogami Kamila Buchacza, jego strzał broni golkiper Rybnika. To jeszcze nie koniec, trwa oblężenie bramki Rybnicza, ale wychodzą z tego obronną ręką przyjezdni. 3 minuty później gospodarze musieli cofnąć się do obrony, bo zaatakowali piłkarze w białych strojach. Uderzenie Jakuba Tlołka okazało się jednak niecelne. Po chwili gra wróciła na połowę Rybniczan. Tym razem strzelał Małota, ale i on w światło bramki nie trafił. W okolicach 20 minuty goście próbowali poszukać okazji do wyrównania po stałych fragmentach gry. Najpierw piłkę spokojnie złapał jednak Igor Górski. Po chwili niecelnie główkował jeden z graczy Rybnika. Ale w 22 minucie było już 1-1. Utrzymał piłkę w boisku zdaniem arbitra Adam Filec, a jego dośrodkowanie na gola zamienił Jakub Tlołka. Remis utrzymał się do przerwy. Po zmianie strony Radzionkowianie próbowali wrócić na prowadzenie. 33 minuta, znowu Małota. Czujny w środku boiska, później mija obrońcę przeciwnika, strzela prawą nogą, ale w dobrym stylu broni tą próbę golkiper gości. 38 minuta, tym razem piłkę odzyskuje Maksymilian Machura. Później w tempo zagrywa do wychodzącego na pozycję Kamila Małoty. Małota trafia do bramki po raz drugi tego dnia i ruch Radzionków wygrywa z Rowem Rybnik 2-1. I znowu goście muszą gonić wynik. Jakub Różański strzela z dalszej odległości, ale daleko od bramki ruchu. Po drugiej stronie boiska z rzutu wolnego sił próbował Kamil Buchacz, ale i on nie trafił. W 42 minucie zaatakowali goście. Piłka trafiła pod nogi Adama Filca, a ten dobrze się z nią obrócił i prawą nogą zmieścił piłkę w bramce Cidrów. Znowu wynik brzmiał remisowo, tym razem 2-2. Radzionkowianie chcieli odzyskać prowadzenie, a Małota polował na hat-tricka. Tym razem jednak poradził sobie z jego próbą bramkarz Rybnika. W 50 minucie na bramkę Igora Górskiego strzelał Tomasz Papierok, ale i bramkarz ruchu był bezbłędny. Wracamy pod bramkę Rowu, z rzutu wolnego uderza Małota, futbolówka leci daleko od światła bramki. Ostatnią okazją ku temu, by przechylić w sobotę szale wygranej na swoją korzyść, mieli Rybniczanie. Na strzał z dalszej odległości zdecydował się Igor Wieczorek, ale piłka w bezpiecznej odległości minęła bramkę Górskiego. Po chwili arbiter zagwizdał po raz ostatni, ruch Radzionków dzieli się punktami z Rowem Rybnik, remisując sobotnie spotkanie 2-2. Pracowaliśmy ciężko na to, żeby rozwijać się w takim środowisku, na najwyższym szczeblu, z najlepszymi drużynami. I dzisiaj zespół rywala postawił przed nami wysoko poprzeczkę, ale uważam, że byliśmy na to przygotowani i mogliśmy zrobić więcej, aby mieć kontrolę nad tym spotkaniem. Natomiast powiedziałem chłopcom, aby nie wstydzili się swoich błędów, aby nie wstydzili się tego meczu, bo mamy bardzo cenny, ważny punkt, a te błędy sprawią, że podczas następnego spotkania i mam nadzieję kolejnych będziemy lepsi. Uważam, że powinniśmy bardziej to spotkanie kontrolować z piłką i bez piłki. Tych chłopaków naprawdę na to stać. Rywal nam nie pomagał i bardzo się cieszę, że nam utrudniał, tak wysoko powiesił poprzeczkę, i dzisiaj należy szanować ten punkt, a za tydzień pozbyć się tych błędów i będzie wszystko w porządku.